Zaraz się popłaczę ze śmiechu. Co się odwala w polskim game -dewie? Lubicie saunę? Bo najwyraźniej dyrektor kreatywny pewnego polskiego studia ją wręcz kocha. No, bez niej by chyba nie przeżył. Wybuchła leciutka drama, która już doszła do mediów międzynarodowych, że dyrektor kreatywny Spectrum Studios zatrudnia do swojego teamu przygotowującego grę o saunie. I w ogłoszeniu o pracy wymagane jest uczęszczanie na sesję w saunie. Tylko, że na tym to się nie skończyło. Dowiedziałem się o tym przez Dexerto, które zamieściło artykuł, że właśnie Game Dev wymaga sesji w saunie ze swoimi pracownikami. Dyrektor kreatywny Jacek Piurkowski w Spectrum Studios spowodował lekką kontrowersję podobno wymagając yy, pracowników, żeby uczęszczali na nagie sesje w saunie. Tak Dexser to też na Twitterze zamieściło kilka screenów, one są wzięte z LinkedIn'a. Znalazłem te komentarze. Ogólnie zaczęło się od Aleksandry Wolnej, która została zwolniona z Innego polskiego studia, Iron Bird Creations, i nie dostała za to zapłaty za pół roku pracy, i w komentarzach odezwał się do niej Jacek Piurkowski z propozycją, żeby się do niej odezwała. Feel free to contact my narrative, Mulan. Maybe we can offer you some work at Spectrum Studios. Niestety ten, ten komentarz jest już edytowany, ale odpowiedzi zostały. Aleksandra Wolna odpowiedziała, cześć, wymieniliśmy już kilka wiadomości w komentarzach tutaj na LinkedIn, a z tego co powiedziałeś, uważasz, że sesje w Saunie Nago są częścią obowiązków zawodowych twoim studio. Powiedziałam ci, że to dla mnie zerwanie umowy i nazwaliśmy to dnia. We called it Today. No, jakby wiadomo o co chodzi, powiedziała, że to dla niej jest deal breaker, że to dla niej jest nieakceptowalne i się kontakt skończył. Dziękuję jednak za ofertę. Jekzek odpowiedział: A pewnie nie przypomniałem sobie z Twojego imienia, tak nie skojarzyłem. Otóż, według Jacka Pyrkowskiego uczestniczenie na te sesje w saunie jest wymagane, aby przeżyć to doświadczenie, jak to sauna masterzy. Coś tam robią w tych saunach. Goście jest zasypywany na prawo i lewo komentarzami, czy nie jest zawstydzony tym. Faceci się pytają, czy ich też zaproszą, zaproszą do sauny. Ogólnie goście wpakował się w niezłe Główno, Oczywiście zamieścił też przeprosiny na LinkedInie, które brzmią tak. Hej, mam na imię Jacek Piurkowski, jestem Creative Direktorem w Spectrum Studios i chciałbym odnieść się do sytuacji opisywanej szeroko w mediach. W pierwszej kolejności chciałbym przeprosić panią Aleksandrę Wolną. Zdecydowanie nie miałem na celu wprawić Pani w zakłopotanie, urazić, obrazić czy okazać brak szacunku. Źle dobrałem słowa, nie wyraziłem klarownie swoich intencji i nie wytłumaczyłem, dlaczego sonowanie jest dla mnie tak bardzo ważne, wręcz niezbędne. Mam nadzieję, że znajdzie Pani swoje nowe miejsce w GameDevie bardzo szybko. Zdaję sobie również sprawę, że sformułowanie na rating Guards było niefortunne. Nie spodziewałem się, że zabrzmi protekcjonalnie i wywoła negatywne skojarzenia. Forma wzięła się z faktu, że na ówczesnym etapie w teamie narracyjnym były same kobiety. E, przyjąłem w rekrutacji żelazną regułę dotyczącą saunowania i otwartości na jego osobiste doświadczanie. Jestem pasjonatem sauny, nieźle na tym punkcie świerniętym, i szukam do współpracy podobnie zakręconych ludzi, otwartych na taką formę doświadczenia rzeczy. Ogólnie zatrudnia chłop do pracy nad górą o saunach. Tak, po części to wytłumaczenie jest zrozumiałe. Jeszcze tutaj da się go, powiedzmy, zrozumieć, jak zatrudniasz osoby do gry, szczególnie te, które mają się zająć narracją gry, żeby tworzyły grę o saunie, o doświadczeniach, jakie możemy przeżyć w saunie. Nie wiem ogólnie, kogo taka gra by interesowała, ale niech będzie. No to fajnie by było mieć. W drużynie osoby, szczególnie leadów y, narracyjnych, czyli osoby, które wymyślają główny trzon narracji, fajnie by było mieć w takim zespole osoby, które chodzą na saunę. Tutaj podaję dalej przykład, jeszcze, z, że jakby tworzył grę, która byłaby FPS-em, to by wymagał od teamu, żeby chodzili na laser taga czy paintball. Chociaż bardziej polecałbym ASG, ale no. Wierzę, że znajomość tematów z pierwszej ręki osobiście jest niezbędna a co najmniej wielce pomaga w ich zrozumieniu. Pewnie stąd aktorzy metodyczni mają takie potężne oddziałujące na emocje role. Jakbym projektował strzelaninę, to treningi na laser tagu czy paintballu były wymienione w obowiązkach, aby deweloperzy lepiej zrozumieli, jakie emocje budują i co chcemy przekazać graczom. Dla mnie jest bez znaczenia, gdzie konkretnie tą wiedzę się uzyska, natomiast istotne jest, aby rozumieć, jakie mechanizmy zachodzą w saunie i jak to może wpływać na gameplay czy historię. I tak, zgadzam się, że moje słowa czy skróty myślowe najwyraźniej zostały odczytane jako zachęcane do wspólnej samy z szefem. Całkowicie to nie było moją intencją. Proponowałem i proponuję kandydatom zorganizowanie wydarzenia saunowego tylko dla kobiet lub tylko dla mężczyzn. Tak długo jak będzie to event z poprawnym saunowaniem, wszystko jest w porządku. Pod... To jest bardzo ważne. On mówi, że zachęca osoby do eventów tylko dla kobiet lub tylko dla mężczyzn. To jest bardzo ważny argument, bo to, jak to media ujęły, wychodzi na to, że chce zorganizować sesję saunowy z całym swoim teamem, w którym, jak sam stwierdził, do tej pory były w większości kobiety. Eee, więc. To jest ważne, że tutaj w tym filmie z przeprosinami zaznaczył, że chodzi mu o to, żeby każdy miał swoje osobne sesy saunowe. Wszystko fajnie, tylko jak sobie wrócimy do tych komentarzy na LinkedInie, gdzie zagadywał do Aleksandry Wolnej, e, chciał, żeby się zgłosiła e, do niego czy tam do jego jakiejś osoby od zatrudnienia, żeby znaleźć pracę w Spectrum Studios. Niżej mamy taki komentarz. To proste, robimy grę o sesjach saunowych. Nie chcę tracić czasu na wyjaśnienie, czym różni się ruskabania od y, sauny suchej. Trzeba to poczuć. Możemy nawet zorganizować imprezę tylko dla kobiet. Już to zrobiliśmy. I tutaj za to w tym komentarzu wychodzi, że no, mogę na nawet pójść na rękę i zrobić tylko dla kobiet. Już tak zrobiliśmy. Więc ja, ja myślę, że albo jego sposób komunikacji absolutnie nie przekazał tego, co on myśli sobie, albo miał to na myśli, co jest trochę gorsze, bo jeśli tak, no to nie tylko lubi sauny, ale też dziwne zachowania i bardzo bliskie, mokre i lepkie relacje w pracy. Gdzie się, no, jego zachowanie też można wytłumaczyć tym, że sam znajduje się na spektrum autyzmu. Eee, Zostawił komentarz świetny post. Uwielbiam pracować z NeuroDivergent. Eee, sam zresztą mam Aspergera. Część mojego zespołu to ludzie z ADHD czy właśnie Spektrum. Stąd nazwa Spectrum Studios. To jeszcze można wytłumaczyć, czemu ma problem z komunikowaniem się eee, poprawnym. I z tego mogła wyniknąć cała drama. Ale w każdym razie z zewnątrz to wygląda bardzo dziwnie. Dlatego chciałem się bardziej wgłębić, żeby nie było żadnych niedopowiedzeń. Eee, chłop ma, jak sam twierdzi Aspergera. Jest na spektrum autyzmu. Komunikacja mu najwidoczniej nie wychodzi najlepiej, a media złapały to, co było najbardziej chwytliwe, i z tym sobie to sobie opublikowali. Przy czym dalej mam wrażenie, nie, nie kłamią, bo to, co pisała Aleksandra Wolna, że tak, sesje w saunie nago są częścią obowiązków zawodowych w swoim studio. Z ich rozmowy tak wynikało. On temu nie zaprzeczył. On tylko powiedział, a jasne, nie pamiętam twojego imienia. Tak? Jakby nie zaprzeczył, że to będą sesje nago. Na Potem się tłumaczył gdzieś w innych komentarzach, że y, nie chodzi o rozbieranie się, chodzi o doświadczenie innego rodzaju sauny. A jeśli coś w o tym wiesz, to poziom wilgoci w bani lub y, steamie wynosi około 90%, tak więc ręcznik jest bardzo mokry po kilku sekundach, więc nadal możesz to zrobić, ale może to skutkować infekcją grzybiczną. Ponadto zgodnie z zaleceniem Polskiego Towarzystwa Saunowego należy być nagim w bani lub w parze i z ręcznikiem lub bez, w suchym. No i z jednej strony zatrudnia kogoś do swojego teamu i szuka osób doświadczonych w tym rodzaju e, doświadczenia, jakie chce przekazać w swojej grze, no to może tego wymagać. W końcu to prywatna firma Nikt nie zmusza osób do pracy tam. Z drugiej strony jednak mam wrażenie, że to przekracza jakieś granice dobrego smaku, żeby w wymaganiach w ogłoszeniu o pracę stawiać uczęszczanie do Sauny z Teamem. Więc może się tłumaczyć jak chce, okej, okay, może to być spowodowane tym, że jest na spektrum autyzmu, ale z drugiej strony, no, zrobił to, co zrobił, i ludzie odbierają to, jak to odbierają. Poprawnie tutaj niczego jakby nie, nie ma przekłamania. Jakiegoś wielkiego. Nie ma go, mam wrażenie, praktycznie żadnego, bo wymaga pójścia do sauny, wymaga bycia tam nago, i jak ktoś na to nie zgadza, to go nie zatrudnia. Więc, więc no, chłop wyszedł na kompletnego dziwaka. Przy czym chciałbym też zaznaczyć, od czego to się wszystko zaczęło, bo ten temat trochę tak uzurpował sobie. Jej post. To wszystko działo się w komentarzach. To wszystko, ta cała drama zaczęła się od tych komentarzy yy, Jacka Piurkowskiego. To były komentarze do publikacji Aleksandry Wolnej, która umieściła link do CD Projekt o tym, że ona, jak i sporo innych osób, co najmniej 20, jak nie 30 osób, nie otrzymali wypłat i zostali zwolnieni z Ironbird Creations. Więc o tym też chwilkę powiem. Nie otrzymali wypłat, zostali zwolnieni. Czują się oszukani. Dramat pracowników Ironbird Creations i kryzys w All-in-Games. Przekazanych przez byłych pracowników i współpracowników informacji wynika, że od grudnia 2023 roku Iron Bird Creations, spółka zależna od All-in Games, obie te Firmy są w Krakowie, polskie firmy, nie płaci swoim deweloperom za pracę. Powodem ma być kryzys finansowy. Po zapewnieniach ze strony szefostwa, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, ponad połowa osób zatrudnionych w Ironbird Creations została zwolniona bez uregulowania długu. Z tego co wyszkałem, w Ironbird Creations pracuje około 50 pracowników. Tutaj dalej możemy wyczytać, że aktualnie tylko 19 osób zdołały utrzymać swoje stanowiska. 23 maja 2024 roku z zarząd All in Games zadecydował o zwolnieniu przeszło połowy pracowników swojej spółki zależnej Ironbird Creations, przygotowującej dobrze zapowiadającą się przygodową grę akcji pod tytułem Phantom Hellcat. Ze studiem pożegnali się m.in. programiści zespołu odpowiadający za narrację, a także duża część grafików. Zwolnień ogłoszony na mediach społecznościowych Ironbird Creations. Z tego co wynika z informacji, jakie pracownicy Ironbird Creations przekazali portalowi CD Action, firma nie płaci pracownikom od pół roku. To jest od grudnia 2023 roku. Ma wobec nich zaległości finansowe w wysokości od dwóch do pięciu wypłat na osobę. Co jest, e, no, Jesus. E, chyba wolałbym być zmuszany do chodzenia na saunę z szefem, Przynajmniej jestem facetem, yy, wiadomo, z kobietami byłoby gorzej, bo, no bo kurwa nie chciałbym, no, nie chciałbym być kobietą i być zmuszanym do chodzenia z szefem na nagie sesje -y do sauny. I ja pierdolę, no... Jakbym, no, jako facet, to może bym przeżył, byle bym miał wypłacane. Szukałbym sobie innej roboty oczywiście, ale wolałbym mieć wypłatę. W grę wchodzą tu jeszcze zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz windykatorów i niespełnione obietnice w stosunku do inwestorów. Wszystko bacznie obserwuje również Państwowa Inspekcja Pracy. Zaistniała sytuacja ma być następstwem tymczasowego kryzysu finansowego korporacji. Ogólnie dam link do tego artykułu. Co do Action, jak ktoś chce się z nim zapoznać, są tu screeny, rozmowy e, tych pracowników z Discorda, z tego co widać. E, artykuł jest dość pokaźny, są zestawienia finansowe i tak dalej. A więc myślę, że na tym. Warto się też pochylić, informacje o tym rozprzestrzenić, szczególnie że no, cała drama o tym o tej saunie i wymaganiu tego zaczęła się pod publikacją o tym, że Aleksandra Wolna nie dostała wypłaty i została zwolniona. Także dobrze by było, żeby więcej ludzi się dowiedziało o oryginalnym problemie, z jakim zmagała się Aleksandra, a nie o tym, że jej potencjalny pracodawca wymagał od niej chodzenia do sauny z nim. Chociaż to też jest porąbane. Także napiszcie. W komentarzach, co myślicie o wymaganiu chodzenia do sauny z szefem NAGO no i o zwolnieniach w Iron Bird Creations. Co byście zrobili, gdyby wam szef nagle was zwolnił i nie zapłacił za ostatnie 5 miesięcy pracy? Bo ja osobiście byłbym w ciemnej odchłani. Gdzie światło nie zagląda. Szczególnie jeśli studio znajduje się w Krakowie, a no w Krakowie myślę, że możemy się domyślać, ile się płaci za czynsz. A poza tym, dajcie suba, dajcie lajka i widzimy się następnym razem. Wbijajcie też na streamki tutaj na YouTubeku, to będzie, <laughs> wychodzi ten nie? Shadow of the Earth 3 dodatek do, do Elden Ringa. To zapraszam. Jo.